W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Trwamy przed Panem Jezusem, który gromadzi nas na tej drugiej części po adoracji w ciszy. Będzie jeszcze uwielbienie. Dlatego podnieśmy nasze dłonie do Chrystusa, który jest królem naszych serc, który uczy nas modlitwy, kontemplacji, walki duchowej. Zaśpiewajmy. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wszyscy razem. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia jest. Wielbić Pana chcę, radosną śpiewać pieśń. Wielbić Pana chcę, On źródłem życia.
Święty przyjdź,
Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, wołamy Ciebie. Duchu Święty, przyjdź, Duchu Święty, przyjdź, wołamy Ciebie, 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 wołamy Ciebie. Salam et honor, Adonai Malechono.
Jezus, Maria, Aleluja,
Jezus jest Panem. Jest Panem, jest Panem, jest Panem, jest Panem, jest Panem naszym, jest Panem, jest naszym Panem. Jezus, 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 jest Panem. Naszym Panem, Jezu, jedyny Pan, jedyny Pan, Jezus, Jezus, jedyny Pan, Jezus, Jezus, jedyny Król, jedyny Król. Jedyny Król, 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 jedyny Król. Jedyny Król, 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 jedyny Król. Jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, wszyscy razem, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król. Jedyny Król, 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 jedyny. Jedyny Król, tu jest jedyny Król, Jezus! Jedyny Król, to jest Król, jedyny Król! Jedyny Król, wspaniały Król! Jedyny Król, jedyny Król! Jeden! Jezus! Jeden Król! Jedyny Król! Jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, wspaniały Król, Jezus, Jezus, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, jedyny Król, wspaniały Król. Jedyny Król, wspaniały Król, jedyny.
prawdziwy, wspaniały król, Jezus, Bóg i Pan. Jedyny król, jedyny król, jedyny król, jedyny król, jedyny król, jedyny król, jedyny, jedyny król, jedyny król, jedyny król, jedyny, jedyny król, jedyny król, wspaniały, cudowny król, jedyny król, ty jesteś jedynym królem, jedyny królem, to ty, jedyny. Jedyny król, wspaniały król, jedyny król, cudowny Bóg, jedyny król, niesamowity stworzyciel, to ty, jedyny nasz ojciec, król, nasz Pan, jedyny król, nie ma takiego jak ty, jedyny król, tobie oddajemy pokój, jedyny król, tobie służymy, jedyny król, 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 jedyny król. Sercem chcemy to powiedzieć, Panie, że ty jesteś jedynym królem. Jedyny król z aniołami, z świętym Antonim. A przede wszystkim z Maryją. Jedyny król. Z Maryją. Jedyny król. Jedyny król. Jedyny król. Jedyny król. Jedyny król. Jedyny król. Jezus. Jezus jest królem. Ty jesteś tym jedynym królem. Krzyżowanym, pięknym, dobrym, tu obecnym. Ty jesteś w nas. Twoje królestwo jest w nas. Panie, nie boimy się Ciebie. Kochamy Ciebie. Ufamy Tobie. Niech Twój Duch Święty nas wyprowadza do walki duchowej, do duchowych zwycięstw, jak świętego Antoniego. Uwielbiamy Cię za życie, świętość i zwycięstwa świętego Antoniego. Niech Duch Święty w nas objawia podobne dary i czyni w nas cuda, jak świętym Antonim. Ten fragment, który jest od początku spotkania z Ewangelii świętego Marka. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. Zaraz też Duch wyprowadził go na pustynię. A przebywał na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I był ze zwierzętami. Aniołowie zaś mu służyli. Służmy Bogu jak aniołowie na pustyni tego świata. Bądźmy poddani Bogu, jak są zwierzęta poddane Bogu również. Całe stworzenie jest poddane Bogu. Sprzeciwiajmy się szatanowi. Nie ulegajmy jego pokusom. 40 dni na pustyni, czyli każdy z nas musi swoje życie przeżyć na duchowej pustyni, ale z Panem. Te 40 dni. Duch Święty Cię wyprowadza do walki. Przyoblecz pełną zbroję Bożą i walcz dzielnie i odważnie dla swojego Pana, jak Antoni. Zwyciężysz, bo Jezus zwyciężył. A nie słyszałeś, jak tutaj maleńkie dzieciątko wołało? Zaśpiewajmy tą pieśń, którą śpiewamy, kiedy ogłaszamy zwycięstwo. Jezus zwyciężył, dobrze?
Chwyćmy się za dłonie teraz wszyscy razem, bo jeżeli razem walczymy, to razem zwyciężymy. Pojedynkę przegramy, ale kiedy jesteśmy razem, jako wspólnota uwielbienia, chwały, to będzie zwycięstwo. Jezus zwyciężył! Jezus! Zwyciężył. Jezus! Zwyciężył! Jezus! Zwyciężył! Maria, Maria, Malame. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc. Jezus jest Panem, o alleluja. Powieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Tylko Jezus tu jest Panem, On zwyciężył. Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Całej ziemi. Alleluja. Alleluja, 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 alleluja. Jezus zwyciężył, to wykonało się. Szatan jest pokonany. Szatan pokonany. Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem. Alleluja, bo wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem, Jezus jest Panem. On jest Panem ziemi tej. Zwyciężyłeś, Panie. Szatan pokonany, Jezus Szatana zwyciężyłeś. Jezus jest Panem. Jezus. O, alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jezus. Jezus jest Panem. Jest Królem. Jezus jest, jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Nie ma takiego jak Ty. Jezus jest Panem. Ogłaszamy Twoje panowanie, Twoje zwycięstwo na cały świat, na cały wszechświat. Alleluja. 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 On zwyciężył. Alleluja. On zwyciężył. Alleluja. Alleluja. Jezus zwyciężył. Się. Szatan jest pokonany, zwiastony. Jezus złamał śmierć i moc. Jezus jest Panem. O, alleluja. Po wieczne czasy Królem Królów jest. Jeszcze raz z aniołami. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Jezus jest Panem. Tylko Jezus jest Panem. Jezus jest Panem, On jest Panem ziemi tej. Alleluja! 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 Alleluja, 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 alleluja.
zwycięży. Jezus! Zwycięży. Brawo dla Jezusa, który zwyciężył! Dla Pana, dla Boga, dla Króla. Wielkie brawa dla Pana. Niektórzy się dziwią, że klaszczemy, ale nawet w psalmie jest napisane klaskajcie dla Pana. Klaskajcie dla Pana, więc dlatego, jeżeli jest nakaz w Starym Testamencie, w Piśmie Świętym, żeby klaskać dla Pana, no to jeszcze raz dla Pana, zaklaszczemy. Dla Ciebie, Panie! Dla Ciebie, Jezu Chryste. Jezus! Zwyciężył. Jezus! Zwyciężył. Jezus! Zwyciężył. I niepokalane serce Maryi. Zwyciężył. I niepokalane serce Maryi. Zwyciężył. I niepokalane serce Maryi. Zwyciężył. Ku chwale serca Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Ku chwale serca Jezusa. Amen. Amen. Teraz będzie chwila ciszy, takiej chwila takiej modlitwy Twojego serca, tak żeby tylko tak wejść w taką modlitwę, milczenia, skupienia. Módl się przed Panem, ale sercem i bez wypowiadania słów. Czyli Twoje serce się modli, Twoje serce kocha, Twoje serce pragnie Boga. Ale właśnie tak jak powiedziałem, bez słów, żeby nie męczyć serca niepotrzebnymi słowami. Pan wie, Pan zna Twoje serce. Pan wie, że Twoje serce należy do Niego. Słowa z Księgi Izajasza. Nędzni i biedni szukają wody, a jej nie ma. Ich język wysechł już z pragnienia. Ja, Pan, wysłucham ich. Nie opuszczę ich, ja, Bóg Izraela. Każę wytrysnąć strumieniom na nagich wzgórzach i źródłom wód pośrodku nizin. Zamienię pustynię w pojezierze, a wyschniętą ziemię wodotryski. Na pustyni zasadzę cedry, akacje, mirty i oliwki. Rozkrzewię na pustkowiu cyprysę, piązy i bukszpan obok siebie, a żeby zobaczyli i poznali, rozważyli i pojęli, że ręka Pana to uczyniła, że święty Izraela tego dokonał. Ty natomiast rozradujesz się w Panu. Lubić się będziesz świętym Izraela. Ja Ciebie wspomagam. Odkupicielem Twoim święty Izraela. Nie bój się, robaczku Jakubie. Nie bój się, robaczku Jakubie. Nieboraku Izraelu. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Cię za prawicę, mówiąc, nie lękaj się. Przychodzę Ci z pomocą. Przychodzę Ci z pomocą. Unicestwieni będą i zapadną się w nicość ludzie walczący z Tobą. Sługą moim jesteś. Wybrałem Cię. Sługą moim jesteś. Wybrałem Cię. A nie odrzuciłem.
Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą. Nie trwóż się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umacniam Cię, a także wspomagam. Podtrzymuję Cię moją prawicą sprawiedliwą. Ci, co zaufali Panu, odzyskują siły. Otrzymują skrzydła jak orły. Biegną bez zmęczenia. Bez znużenia idą. On daje siłę zmęczonemu i pomnaża moc bezsilnego. Powołałem Cię. Pochwyciłem Cię. Wybrałem Cię. Bądź uwielbiony, Panie. Bądź wywyższony, Panie. Bądź błogosławiony, Panie. Bądź obecny w nas. Zamień pustynię w wodotryski. Niech wody życia popłyną. Chcemy zanurzyć się w wodach życia. W wodach miłosierdzia. W wodach uzdrowienia. W wodach światłości. W wodach ocalenia. We krwi i wodzie z Twojego serca. W Twoich ranach. W Twojej męce. Żyj w nas. Pan mówi, żyję w was. Żyję w Tobie. A Ty żyjesz we mnie. Chcę, żebyś mnie jeszcze bardziej poznała, mówi Pan. Chcę, żebyś jeszcze bardziej mnie umiłowała. Jeszcze gorliwiej naśladowała. Jeszcze goręcej przepowiadała. Abyś modliła się sercem. Abyś modlił się w duchu. Powołuję Cię. Wybieram Ciebie, mówi Pan. I teraz uzdrawiam Ciebie. Z wielu chorób, z wielu dolegliwości, z wielu lęków. Uwalniam Ciebie od rozpaczy i przygnębienia. Uzdrawiam Twoją krew. Będzie tak czysta i zdrowa, że lekarze będą się dziwić, że nigdy nie widzieli tak zdrowej, tak dobrej krwi. Pan mówi, bo moja krew płynie w swoich żyłach. Pan mówi, uzdrawiam Twoje żyły, uzdrawiam Twoje serce. Uzdrawiam Twoje stawy. Uzdrawiam Twój żołądek, Twoje wnętrzności, mówi Pan. Uwalniam Ciebie od palenia. Daję Ci łaskę radowania się we mnie. Daję Ci dar wielbienia, wysławiania mojego Ojca i mnie, mówi Pan. Daję Ci dar życia w Duchu Świętym. Daję Ci łaskę podążania za mną, mówi Pan. Uwalniam Ciebie od wielu zniewoleń, od wielu duchów złych. Posyłam moich aniołów do Ciebie, mówi Pan. Posyłam moją Matkę Maryję do Was, mówi Pan, do Ciebie. Kiedyś było takie poznanie, ale też teraz przychodzi, że Maryja, Matka Boża, też objawi się w taki wyjątkowy sposób w naszej ojczyźnie, w naszym narodzie, że będzie takie wyjątkowe objawienie Maryi. Właśnie dla nas, dla narodu naszego, dla Polaków, dla Kościoła w Polsce. Że Maryja przyjdzie z takim szczególnym orędziem dla nas. Już przychodzi Maryja. Już jest przy Tobie. Maryja dotyka Ciebie teraz. Bądź synem i córką Maryi.
Maria powołuje Ciebie na proroka swojego Syna. Maria powołuje Cię na prorokinię Jezusa. Maria teraz podchodzi w imię swojego Syna, uzdrawia Twoje poranione serce, Twoją chorą duszę, Twoje biedne, cierpiące ciało. Ematkane i Velhala. Maria ze swoim Synem uzdrawiają Twoje chore dłonie. Uzdrawiają Twoje płuca, Twoją głowę, Twoją pamięć. Teraz płaczesz, bo Maria położyła swoje dłonie na Twojej głowie. Teraz płaczesz, bo Pan Jezus położył swoją prawą dłoń na Twoim sercu. Teraz płaczesz, bo jesteś głęboko wewnętrznie uzdrawiana. Pan wstrząsa miłością Ciebie, porusza, ożywia, przywraca do życia, wskrzesza. Pan mówi, moje dziecko, wstań i idź za mną. To jest do Ciebie, a to jest do Ciebie. Przyjdź, Duchu Święty. Duchu Święty przychodzi, ale Ty też przyjdź do Pana. Pan kładzie na Twoich dłoniach wiele darów, wiele łask. Ty je dalej przekazuj. Bądź tą osobą, która rozdaje to, co Bóg daje Tobie teraz. Daj te łaski innym w imię Pana. Przez Ciebie Pan chce dać swoje łaski wielu. Pan uwalnia Ciebie od wielkiego bólu, gniewu i smutku, który masz w sercu. Uzdrawia też z anoreksji, z bulimii, z anemii. Uzdrawia też z takich zawrotów głowy. Też z osoby, które mają bóle migrenowe, szczególnie kobiety. Uzdrawia też osoby, które nie potrafią przebaczyć, aby przebaczyły, bo to was też uzdrowi, kiedy przebaczycie. Pan leczy teraz głęboką ranę Twojego istnienia, Twojego życia. Rana, która krwawi, która boli. Rana życia. Rana nieprzyjęcia życia, nie? Bycie odrzuconym też, odrzuconą. Ale teraz nie jesteś odrzucona, jesteś przyjęta, przyjęty. Teraz uklęknijmy, będzie błogosławieństwo. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest, Alleluja.
Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja, Mareno. On kocha mnie, On kocha mnie. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest. Alleluja. Jezus Chrystus moim Panem jest.